Siemanko, siemanko, rozpoczynamy czwarty sezon kariery trenera Toniego Kroosa i myślę, że w końcu czas na wywalczenie sobie europejskich pucharów. Może będziemy czarnym kołem tego sezonu? Nie wiem, ale możecie zawsze stać łapkę w górę, suba na kanale i pierwszy meczu sezonu zagramy sobie z Gironą. Myślę, że wyjdę takim składem, więcej zmian nie będzie. Czy to jest skład na coś dużego? Myślę, że na pewno na europejskie puchary. Jak będzie dalej? Dowiemy się później. Ja idę na konferencję i zapraszam Tonesa. Bretones, Santi Lopez. Niestety nie ma gola, ale naprawdę ładna akcja Realu Oviedo. Santi nie trafia, rzut rożny. Rodriguez, pole karne i za głęboko. Miranda niebezpiecznie. Juan Miranda w pole karne, ale to ma miejsce Thuram słupek. Nie, nie, już myślałem, że będzie gol samobójczy. No jest gol samobójczy. Kuriozalna bramka. Tracimy naprawdę kuriozalnego gola. 1 do 0 dla Girony. Może powiedziałem to w złym momencie, ale no. No Grabara tu z Marinem. No, czemu ten Grabara to złapał? Ja chciałem wybić piłkę. Kamil Grabara coś tutaj zrobił. Bo nie mam pojęcia i fatalnie rozpoczyna się ten pierwszy mecz dla nas. 1 do 0 po kuriozalnej bramce, chociaż tam naciskałem Marinem wybicie, pewnie wybił, nie wiem, czy Grabara to złapał w ogóle. No dramat, przegrywamy z Gironą. Po kuriozalnym golu 1 do 0. Bretones świetnie, Bretones do Molecho. Molecho w polu karnym, Wiktor Molecho, lewa noga i nie ma gola, ajajaj. No druga dobra sytuacja zmarnowana w tym meczu. Rzut rożny, tym razem Kovacevic w pole karne na Rodrigueza, no nieudane. Jeszcze piłkę będzie miał Lopez. Lopez, dacie mi dokończyć tą akcję. Miejmy nadzieję, Lopez. A, no, to źle zagrałem. Martin do Thurama. Thuram uderzenie za pola karnego. Jest bramka. No nie spodziewałem się, że po takim uderzeniu będzie gol dla Girony. Że Grabara to broni, że ten strzał jest taki, no uderzył sobie i tyle. A to niestety Marcus Thuram, no i 2 do 0, no ten pierwszy mecz nowego sezonu, no nie wygląda najlepiej. Tutaj Thuram ładnie się odwrócił, no ale tak, czy to na pewno Grabara powinien obronić? On to jakiś ruch zrobił chyba w lewo, ale no, nie jestem, no Grabara dzisiaj gra sobiutko. Lerma do Melameda, Nico Melamed, może coś w końcu zrobi w tym meczu, bardzo niewidoczny debiut. Melamed, Molecho. No, to ten strzał to był fatalny, uderzyłem chyba, uderzyłem, bo nacisnąłem kółko, wiem, tak trochę. Melamed schodzi, Lerma wchodzi, młodziutki De Carvalho, 17-latek kupiony z Getafe i Saul, no, więc może oni coś tutaj dadzą naszej drużynie. Doszukanie w pole karne, może być gol, jest bramka, numer 22, Saul, Saul dopiero się pojawił na boisku i już jeszcze raz swoją debiutancką bramkę dla Realu Oviedo. No co za wejście Saula. No, rzutka naprawdę też świetna, no ale Saul tutaj, no kapitalne wejście Szelagola honorowego, kontaktowego i kto wie, jeszcze może w tym meczu namieszamy. To Bretoneza świetnie, Bretones, Lopez się odwrócił, Lopez po polu karnym, prawa noga Santi Lopez, 2 do 2. Wyrównujemy wynik spotkania, jest comeback i naprawdę trochę ta gra zaczyna lepiej wyglądać. Santi Lopez 2 do 2, ładna akcja, ładny tam odbiór, fajnie rozprowadziliśmy piłkę po lewej stronie. No i mam remis, Santi. W tym meczu niestety Carvalho zawalił. Tak, chyba już można coś podsumować w tym meczu. Bardzo dziwne spotkanie, zawiódł mnie strasznie Rodriguez i Melamed. Kompletnie nasze skrzydła w tym meczu nie istniały. No niestety remisujemy 2 do 2 w swoim pierwszym meczu czwartego sezonu, ale no tak jak wam mówiłem, te skrzydła dzisiaj nie działały. Czas na drugie spotkanie tego sezonu, gramy z Deportivo Alaves. Ja stwierdziłem, że pomimo tego, że jestem niezadowolony z pierwszego meczu Rodriguez'a i Melameda, oboje nie zagrają. Zagra sobie Hedvard, damy szansę De Carvalho, na pewno damy na ławkę może tego Melameda. Damy na ławkę sobie chyba Blanco, czy nie ma innych skrzydłowych? Blanco, Escobar, reszta, ten Perez jest wypożyczony. Peresa muszę ściągnąć, bo chciałem nim grać. Damy sobie tutaj za Moraesa, za Hido damy Gechtera, że w drugiej połowie będzie Azon, Santi. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dam Saula, bo miał dobre wejście, więc Saul sobie zagra. Jaki Tavares. Ale bym wyszedł z Tavaresem, jakby nie zobaczył. Były jaja.
Tavares. No i dobra. Wygrajmy to spotkanie, bo myślę, że Deportivo jest o wiele gorszym zespołem. Girona również była, ale no nie wyszło tam. Ale tutaj błąd Blanco w polu karnym. Blanco uderzeni. Kamil Grabara. Świetna interwencja naszego bramkarza. Hetwer do Molecho. Molecho dobrze się uwolnił. Wiktor Molecho. Molecho w pole karne. Santi Lopez. 1 do 0. Santi Lopez, 27 minuta. Świetne dośrodkowanie Wiktora Molecho. Przyjęcie Lopeza, lewa noga. No i prowadzimy. No jednak ten duet rozumie się kapitalnie. No i można trochę odetchnąć z ulgą, bo na razie to było takie strasznie średnie spotkanie. Lopez do Molecho. Molecho, skończ to. Molecho nie trafia. No ależ tutaj setka zmarnowana przez Wiktora. Rzut rożny, Kovacevic. Może coś tutaj wpadnie. Molecho z główki, nie. Jeszcze coś będzie. Kovacevic, Hetfer. I Molecho, lewa noga. 2 do 0. Wiktor Molecho. Kapitana bramka jeszcze tam dzwoni. Nie wiem do kogo dzwoni, ale prowadzimy 2 do 0. No i ta gra zaczyna być coraz lepsza w tym spotkaniu. Na razie te zmiany, jak Hetfer, Carvalho trochę mniej, ale naprawdę dają radę. I Saul w środku pola naprawdę dzisiaj błyszczy. Ten znowu do Portugalczyka. Carvalho, świetny zwód. Lewa noga Carvalho. Broni bramkarz. Dobre uderzenie Portugalczyka. Niestety nie ma gola. Carvalho czeka na Santiago. Santi, prawa strona boiska. Santi do Azona. Azon, lewa noga, ale dobra interwencja bramkarza. Może trochę za szybko uderzyłem Azonem, ale dobra, zobaczmy. Saul w pole karne. Saul na Carvalho. Niestety nieudane, ale będzie piłkę miał Blanco. Zagramy nogą do Saula. Saul do Carvalho. Carvalho, Azon 3-0. Nie! Myślałem, że to wpadnie, ale nie wpadło. Ajajaj, ale byłem pewny siebie, że Azon to strzeli. I nadal 2 do 0. Powiem wam, że można pomóc coś podsumować w tym meczu. Dobry mecz ogólnie. Świetny mecz w środku pola Saula. Naprawdę Saul na razie staje się takim odkryciem tego sezonu. Hetfer dał radę. No Carvalho miał swoje momenty. Widać, że jest to fajny, utalentowany piłkarz. I ogólnie nie ma co narzekać w tym meczu na ten skład. Naprawdę w tym meczu gra się super. Azon 3 do 0. Tym razem trafił. No i w tym mecz pod pełną kontrolą zachowamy też czyste konto prawdopodobnie, co mnie bardzo cieszy. No i oby tak dalej. Fajnie, że tą Gironą nie przegraliśmy, że wiecie, udało nam się wywalczyć ten remis, powalczymy do końca. A w tym meczu naprawdę nie mam się do kogo przyczepić. Można wymagać trochę więcej od kogoś? Chyba nie, bo naprawdę wszyscy zagrali dobre spotkanie. Postanowiłem ściągnąć z wypożyczenia Ricardo Pereza i on ma potencjał, by stać się wyjątkowym. Więc to wypożyczenie do Argentyny było super pomysłem, no i na pewno będzie otrzymał dużo szans w naszym zespole, bo chcę dać szansę właśnie też młodym piłkarzom bardziej w tym sezonie niż do tej pory. Dobra, raporty mamy. Czy z Maroko w końcu ktoś ciekawy? No raczej nie. Żaden piłkarz z Maroko nie jest ciekawym piłkarzem do naszego składu. Myślę, że będę musiał też pozmieniać sobie te wytyczne. Bo naprawdę mało się dzieje. Nie chcę sprzedać tych piłkarzy ogólnie. Raport z Hiszpanii. Manuel Ruiz. Dobra, już tego Gitteresa też dam, ale nie chciałem go dawać. Ale mamy Manuela Ruiza, więc to jest ciekawe. Z Francji raczej nikt tutaj nie będzie ciekawy. No i dobra. Nikt nie wpłacił żadnej klauzuli, nie? To spoko. Zobaczmy sobie tego Ruiza, ma 16 lat. Czyli już by mógł ogólnie grać. Brawo, ma 69. Ruiz. No jest to piłkarz, który jest. Dribbling, podania. No ja bym go zostawił na SPO. Albo na SP go zrobił, ale nie. Raczej mu przejście na skrzydło nic nie da. Szybki to on nie jest. Dribbling ma dobre, podania ma spoko. No ten dribbling ma dobre. To mnie jednak zmusi, że go dać na skrzydłowego. Dajmy na LS-a. Zobaczymy. No brawo, może w końcu zagrać. Ibrahim ma 18 lat już, ale no nie powalają mnie ci piłkarze, żeby im dać szansę po prostu. Brawo miał być potencjalnie super, a potencjalnie jest lipnie. Ale dobra, lecimy do meczu. Gramy sobie z Getafe. Kovacevic do Manchesteru za 70 milionów. No powiem tak. Zleć. Jaka to była dobra oferta. Idźmy ponegocjować. Powiem wam tak,
Nie chciał go sprzedać, miał klauzulę 100 milionów, przedłużyłem sobie z nim klauzulę, dałem mu większą po prostu i tyle. Pomocnicy, macie Frateziego, Bernardo Silva, Hugo Larsson, Edson Alvarez, jestem w stanie Edsona sobie przyjąć, czy Lamine Kamara, też ciekawy piłkarz, nie znam. Ale jakbym miał brać kogoś, to jakiegoś pomocnika. Hugo Larsson. Kovacevic też jest taki trochę, wiecie, grający. Ja ogólnie bym, chociażbym wolał Javi Guerre. Nie. Dobra. 110 milionów ten hak za Antonego daje 100, to... No przykro mi, no. To nie był, Kovacevic nie jest piłkarzem Ajaxu byłem, żeby ten hak tyle za niego płacił. Dobra, przejdźmy do meczu z Getafe. Na pewno będą zmiany. Powiem wam, że na razie te zmiany, co robię, dają radę. Ja chcę dać Ricardo Pereza sobie na ławkę, bo myślę, że to jest piłkarz, który powinien dać szansę i otrzyma szansę. Dam drugą szansę Melamedowi, pomimo samego debiutu. Hetfer grał dobrze, trzeba go dać na ławkę. Patrzcie, już zaczyna mi się piłkarze do rotacji. Przez to, że też chcę dać szansę tym młodym, to naprawdę jest o wiele więcej piłkarzy do rotacji niż było. Santosa, nie, Moraes. Ja bym dał Moraesa, gramy sobie z Levante, tak? Moraes ma fatalne skupienie, więc wejdzie sobie w drugiej połowie i takim składem zagramy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby 3 punkty! Melamed z kontrą, to może naprawdę super kontra Melameda, proszę cię Niko, wykorzystaj to. Niko Melamed, prawa noga, 1 do 0, prowadzimy z Getafe w 8 minucie, Niko Melamed. No tu w 8 minut zrobił więcej niż w pierwszym meczu, w swoim debiutanckim w Realu Oviedo. No i świetna kontra i prowadzimy z Getafe 1 do 0. Pereza, Ricardo Perez. Właśnie wielki debiut tego młodego Argentyńczyka. Fajne liczby, no fajne liczby, nie wiem jakie liczby robi w Argentynie, ale naprawdę rozwijał się znakomicie w Argentynie właśnie Ricardo Perez piłką. Ricardo Perez w polu karnym, Perez. Perez, piłka do Kovacevicia. Tem do Molecho, prawa noga. Oj, oj, oj. Prawa noga to nie jest noga Wiktora Molecho. Lopez i Molecho. To może dobra akcja, Molecho. Wypuść Lopeza. Świetnie, Santi Lopez. Lopez polu karnym. Aj, za daleko sobie wypuścił piłkę i niestety nie trafia. To była naprawdę stuprocentowa sytuacja, ale Lopez pod koniec akcji nie najlepiej sobie tą piłkę prowadził. Niestety nie trafia. Zagra do Molecho. Dobrze jest, Wiktor. Masz dużo miejsca, Wiktor Molecho w polu karnym. Lewa noga. I to uderzenie najlepsze. Myślałem, że uderzę technicznie, to wiecie. Piłka wpadnie do bramki, niestety nie. Saul, mały uraz. Nie, to Perez. Ale Saul ma jakiś uraz, będzie trzeba go zmienić. Molecho! Ale broni Herrera. Co robił Rafa Marin tak wysoko? Nie wiem. Ale odebrał piłkę Santi Lopez. Prawa noga, Lopez nie trafia. Piłkę ma Marin. Molecho! Ajajaj, no nie ma gola, ale ta ofensywny pressing Marina, coś niesamowitego. Rzut rożny jeszcze sobie zobaczmy, Kovacevic pole karne, Lopez, nie ma gola. Hetfer w polu karnym, Hetfer, Moraes 2 do 0. Alfred Moraes? Czy Alfredo Morales? Kolejny nasz wychowany strzela gola, on już chyba w poprzednim sezonie, gdy debiutował, czy 2 sezony temu strzelił swoją pierwszą bramkę dla Realu Oviedo, więc to nie jest jego debiutanckie trafienie. Ale tutaj błot naszej obrony. Uderzenie, broni Grabara i Marin fauluje, tak jest. Rzut karny dawno nie było. Fajnie by Grabara obronił, bo fajnie byłoby mieć czyste konto drugie rzędu. Bejo. No i Grabara nie broni. Czemu jakiś opóźniony zapłon ma Grabara w tych karnych, nie wiem. Szkoda, że drugi meczu z rzędu nie zachowamy czystego konta, ale mam nadzieję, że drugi mecz z rzędu wygramy. Że tu 3 punkty zostaną u nas, że nie stracimy jakoś głupio bramki. No właśnie. Faulowany, nie. Ajajajaj. Longstaff. Będę tutaj ryzykował Moraesem, pójście na raz. Dobra, Perez, wjeżdżaj. Aha, no tak. Ricardo Perez, świetnie. Dobra, spokojnie. Wygrywałem to spotkanie 2 do 1, ale końcówka była nerwowa. No myślę, że w tym meczu niech wróci sobie do pierwszego składu oczywiście Rodriguez, bo czemu by nie. Gundogana, kompletnie już zapominam, że mam Gundogana za darmo podpisanego. I Santi Azo niech sobie zagra, albo nie. Będzie w drugiej połowie. No i lecimy.
chociażby od razu gol na początku meczu Rodriguez prawą stroną. Rodriguez, Rodriguez, Molecho. Nie ma gola, ale początek ciekawy. Pierwsza akcja już groźna. Kovacevic w pole karne. Molecho. Niestety nie, ale piłkę ma Lopez. Lopez. Może uderzy. Nie uderzy Lopezem, wejdzie w pole karne. Co w piłkę do Kovacevicza, tem do Molecho. Nie ma spolonego Wiktor Molecho. Molecho, Rodriguez. No i prowadzimy bardzo szybko z Athletic Bilbao. 1-0. Rodriguez. Dwa mecze nie grał, teraz gra. No i strzela gola, więc spoko. Hiszpan Molecho, poczekamy, aż tam Lopez wybiegnie. Lopez w polu karnym. Lopez 2-0. Nie, fatalne pudło. Ogólnie się zacząłem zastanawiać, że ja mam strasznie dużo dobrych ofensywnych piłkarzy. I ciężko będzie pogodzić ich tak, żeby każdy grał tyle, ile by chciał, więc może być ciekawe w tym sezonie. Mogą być, wiecie, wymuszanie transferów, bo gram za mało. No ale zobaczymy, jak to się rozwinie, ale naprawdę dużo jest tych piłkarzy, którzy mogą grać, którymi chcę grać w ofensywie. Wiem, że muszę grać. Atletico, Atletic, no i dobre uderzenie, broni Kamil Grabara. Zobaczmy jeszcze sobie ten rzut rożny. Gomez, Gomez pole karne. Dobrze, może kontra. Kovacevic, no i Lopez 2-0. Jest, ja, drugi słupek Lopeza w tym meczu. No Lopez dzisiaj nie ma celownika nastawionego. No i niestety 1-1. Już myślałem, że trochę po akcji, ale niestety tutaj się nie zachowaliśmy najlepiej w obronie. Athletic wyrównuje i niestety 1-1. Szkoda, bo aj, myślałem, że tam się już, wiecie, uratowaliśmy się. Niestety nie. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Molecho idzie sam. Nikt go nie atakuje. To jest zabawne. Jak ta gra jest dziwna. Piłka do Melameda. Melamed. 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 Molecho. No i nie ma gola. A, już tutaj było od Rodrígueza i Perea. 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 Pole karne. Perea. Perea. Do Gomesa. Ale to jest świetnie Marin. Ale to jeszcze nie koniec tej akcji. I niestety 2-1. Co się dzieje dzisiaj z tą obroną? Nie mam pojęcia. Castellanos, przegrywamy. Nasza obrona i zobaczmy tę kontrę. Molecho od Rodrígueza. Rodriguez, to musi być bramka. Rodriguez, prawa noga. Jak tego chłopie nie trafiasz? No naprawdę. Marnujemy świetne okazje w tym meczu, dlatego przegrywamy. Azon. Nie. Może będzie kontra. Carvalho, minął tutaj Zanotiego. Carvalho. Carvalho, pierwsza wielka akcja Portugalczyka, podaje do Gundogana, Gundogan, Molecho, Azon, proszę cię, traf, jest, Iwan Azon, ależ kontra, już w pewnym momencie myślałem, aj, za dużo tych podań, ale na szczęście nie, Iwan Azon, strzela gola na 2-2, aż będzie końcówka. Kończymy ten mecz remisem 2-2, więc kolejna strata punktów, ale na szczęście nie przegrywamy. Przesymuluję mecz z aktualnym liderem La Liga, czyli Realem Betis, ponieważ kolejne spotkanie gramy sobie z Barceloną i tutaj świetnie wygrywamy po golach Rodrígueza i Lopeza, a mecz z Barceloną chce zagrać i początek sezonu na razie jest super. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądać. Kolejny mecz z Barceloną właśnie chce zagrać, może uda nam się pokonać Barcelonę. To było naprawdę coś niesamowitego. Cieszy mnie postawa naszego zespołu na razie, bo jesteśmy liderem. Jesteśmy liderem La Liga. Więc jakby tak tą z Barceloną, wiecie, nie przegrać. Chcę ogólnie, żeby było 10 spotkań w tym odcinku, więc jeszcze sobie 2 zagram. 4 przesymuluję. Dlatego Real Fat Betis na symulkę. Barceloną sobie zagramy. Raporty juniorów. Dobra, chodź, brawo, ale nie jesteś piłkarzem od razu do grania. I nic więcej. Więc pewnie drugi z Maroko, z Francji. Francji też nic ciekawego ogólnie. Francja jest słaba. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Dibua. Tavares nie. Mam tych juniorów. Nie wiem, co będę z nimi robił. Prawdopodobnie wszystkich sprzedam. Brawo. No 63 overalla. Jest środkowym obrońcą. Robię cię obrońcę z prawdziwego zdarzenia. No Ruiz po zmianie się nic nie zmienił, więc zmieniam go na SPO znowu i zobaczymy, co to będzie. Jak to będzie wyglądać. Tego Dibua dałem, serio? No i dobra. Mecz z Barceloną, zrobi sobie konfę, mają Bonka, czyli mają Regena Roberta Lewandowskiego. Gramy najsilniejszym składem. Gramy z składem, który ostatnio dał radę zremisować, ale dobra.
Ricardo Perez, ja Hetfera syna. Wiem, że Rodriguez się gola, ale Hetfer grał ostatnio naprawdę dobrze i zagramy sobie takim składem. Może sprawimy niespodziankę, oby. Gusto, prawą stroną boiska, Gusto. Gusto, bąk. Ale dobrze Gomez. Dobrze Gomez, ale fatalnie Gomez. No i przegrywamy. Po błędzie Gomeza. Trzeba było wybić tą piłkę, nie chcieć ją wyprowadzić. No i Barcelona strzela gola. Niestety przegrywamy. Ferran Torres do Bąka. Bąka, je błąd naszej obrony. Grabara broni. Świetnie Kamil Grabara. Kapitan obrona. My idziemy od razu z kontrą. Piłka. Saul. Kovacevic. No i Lopez. Lopez się odwraca. Wchodzi w pole karne. Lewa noga Santi Lopez. Tak jest. Wyrównujemy z Barceloną. Santi Lopez strzela gola. Ostatnio miał problem, żeby strzelić do bramki. W tym meczu na szczęście nie ma. I wyrównujemy. Diarra, ale dostał miejsca. Diarra, ale dobrze broni Grabara. Za dużo miejsca miał Diarra w tej sytuacji. No nie najlepiej tutaj pokryliśmy. Saul. Azon. Santi będzie spalony. Nie ma spalonego. Santi! Prowadzimy na Camp Nou. Santi. 78 minuta. 2 do 1. Ależ to by była niespodzianka, jakbyśmy tutaj wygrali. Wiem, że w tamtym sezonie pokonaliśmy Barcelonę, ale u siebie. Na Camp Nou to dostaliśmy niezły wpitol. Ale prowadzimy z Barceloną na Camp Nou. Ale tutaj błąd Marina. Rafa, nie takie błędy. Ale Grabara broni i końcówka będzie ciekawa. Dużo sytuacji Barcelony. Bardzo dziwny mecz. Na szczęście prowadzimy, ale to jest taki bardzo. Nie wiem, jak ten mecz ocenić, ale może Santi zaraz zakończy to spotkanie. Bramka na 3 do 1. Santi. Będzie ciężko, ale uderzymy. Santi Lopez. 3 do 1. Wygrywamy na Camp Nou. Co za mecz naszej ekipy. Ekipazo po prostu. 3 do 1 na Camp Nou wygrać z Barceloną. To naprawdę świetny wynik. Choć były problemy, ale choć tak naprawdę Barcelona niewiele tych sytuacji sobie oprócz bramkowej miała. Kolejne spotkanie gramy z Walencją. Gramy u siebie. Liczę na 3 punkty. No i wygrywamy 3 do 2. Gole Nico, Lopeza i Molecho. Niestety dwie bramki tracimy, ale zwycięstwo moim zdaniem jakoś trochę zamazuje ten obraz. Kolejny mecz gramy sobie z Majorką. Również przesymulujemy. Jesteśmy liderem. Na razie La Liga i fajnie, żeby to pozostało do końca odcinka. 2 dni do meczu. Co tak ciągle gramy teraz te mecze? Potem jest przerwa. Raporty. Muszę sobie przejrzeć tych juniorów, coś z nimi zrobić, bo nie widzę już sensu trochę tych juniorów. Musi być albo ktoś dobry, albo nie. Też nie chcę ich brać i sprzedawać, bo wiem, jak to jest czasochłonne czasami. Ostatnio jestem w dobrej formie. No, Hetfer zobaczymy. Azon na szczęście jeszcze nie narzeka, że nie gra. Symulujmy kolejne spotkanie z Majorką i 2 do 2 z taką Majorką, co ma 3 punkty. To jest jakieś nieporozumienie moim zdaniem, że my taki mecz remisujemy. I gubimy punkty, tracimy też dużo goli. No, Grabara jakoś nie łapie tych czystych kont. Mecz z Villarrealem jeszcze przed nami. I co? Z Racingiem. To czyli z Villarreal sobie zagram. Bo nie. Bo czemu by nie? Z Racingiem graliśmy w tamtym sezonie. Z Villarrealem też graliśmy. Ale mecz z Villarreal będzie o wiele cięższy. No fajnie było na koniec tego odcinka nadal być numerem 1 w lidze. To by było naprawdę dobra zapowiedź tego sezonu. Ja muszę w ogóle tego Saula dać do pierwszego składu, bo ja gram z Saulem. Mi się grało o wiele lepiej z Saulem niż Lermą w tym sezonie. Choć Saul był taki kupowany, wiecie, jako rezerwowa opcja, ale on wygrał z tego Lermę. Gra mi się nim o wiele lepiej niż Lermą. Może bardziej pasuje do mojej gry. Nie wiem, ale się domyślam. No ja chyba nie zmieniłem skupienia. Nie, dobra, wszystko jest git. Zmieniłem. Lećmy. Lećmy sobie na mecz z Villarrealem. Co ciągle chcą tego Tavaresa wypożyczać. Muszę też te składy częściej pokazywać wam. Tak wygląda skład Villarrealu. Tak wygląda nasz. Ostatnio mi się grał dobrze tym składem, więc nie widzę sensu coś zmieniać. Damy sobie jeszcze tylko Pereza na ławkę. Santosa. Ja muszę mieć tutaj obrońcę.
Hetfer narzeka, że ma gra Carvalho za Moraesa. No i co, wygrajmy. Wyprowadzimy kontrę, Rodriguez, Molecho, Lopez, Lopez, polu karnym, lewa noga, złe wykończenie, to był słaby strzał. Molecho do Lopeza, Lopez do bramki, nie, bramkarza, nie ma gola, ale dobra sytuacja. Ferguson do Sorlota, Sorlot dobrze, tutaj Marin, faulowany, rzut wolny, Fagioli będzie strzelał. Piłka na krótko jednak. Uderzenie. Ajajajajaj. Tracimy gola. Ale pech. Tym razem po naszej stronie. Villarreal wychodzi na prowadzenie teraz. Ale to naprawdę gol. Pechowy. No ta piłka się odbiła naszego obrońcy. I tam wpadła wprost na głowę piłkarza Villarrealu. Dalibyście powtórkę, chcę to zobaczyć. No tutaj. No tu właśnie. Tu podniósł nogę Gomez. I niestety przegrywamy. Santi, Lopez, Bretones, Melamed, no i wyrównujemy bardzo szybko, Nico de la Med, Melamed coraz lepiej wpasowuje się w nasz zespół, no i bardzo szybko wyrównujemy mecz, wynik tego spotkania. Może rozpoczniemy drugą połowę gola, Melamed, Lopez, nie ma gola, dlaczego Nico, tego nie trafiłeś? Mogliśmy naprawdę świetnie rozpocząć drugą połowę. Ale tutaj błąd. Niestety Sorlo 2-1, ale co tutaj się zadziało? Dlaczego takie błędy się tutaj zdarzyły? Nie, to Ferguson. No niestety znowu przegrywamy z Villarrealem. No coś ta obrona nie jest taka szczelna. Coś w tym sezonie. No może w poprzednim też nie była. Ale coś... Za często zdarzają nam się błędy, przez które tracimy gole. Zaraz możemy stracić trzecią bramkę w tym meczu. Aha, nie zmieniłem piłkarza, super. Super, Grabara, nie ma już czasu. Aj, przegramy to spotkanie, przegramy pierwsze spotkanie w tym sezonie, tak jest. Przegrywamy pierwszy mecz w tym sezonie z Villarrealem 1-2. Mecz średni, średni naprawdę. Czy porażka się nam należała? No raczej nie, ale niestety przegraliśmy. Czas na ostatnie spotkanie w tym odcinku. Damy szansę zagrać Azonowi. Damy szansę zagrać Santiemu, bo jest niezadowolony i takim składem wyjdziemy. No musimy wygrać z Transingiem, nie ma innej opcji. 2-2. Naprawdę 2-2. Remisujemy z takimi dziadami jak Ransych czy Majorka, które są naprawdę słabe w tej lidze. Na tej symulacji naprawdę to kolorowo to nie jest. No ale dobra, no. Może w następnym odcinku będzie lepiej. Moim zdaniem mamy taki skład, który spokojnie z takimi rywalami powinien sobie dać radę. No i to jest pytanie serii. Real Madrid chce mnie. Chce mnie Real Madrid. Co powinienem zrobić? Wleci się ankieta, dlatego jutro się nie pojawi ten odcinek. Jutro nie pojawi się odcinek. Zadecydujcie, czy mam odejść do Realu Madrid. Taki ogólnie jest cel tej serii, żeby przejść do Realu Madrid. Czy pozostać w Realu Oviedo. Dajcie znać śmiało. Będzie ankieta dzisiaj. Ja sobie to zostawiam. Aj, się porobiło. Dobra, więc skończymy aktualnie tak ten odcinek. Jesteśmy na czwartym miejscu. Real jest siódmy, więc to by było ciekawe. Byśmy poszli tak naprawdę do gorszego klubu aktualnie. Ale wiecie, no jednak to jest Real Madrid. No. Takiego Santiago to bym kupił do Realu Madryt. Jakbym miał kogoś tutaj kupić, to Santi Lopez na bank idzie ze mną do Realu Madryt. I na bank do Realu Madryt. Kendry Paez. Kendrygo Paeza by na pewno ściągnął, ale zobaczył sobie skład Realu Madryt. Real Madryt mnie chce. Chelsea chce Grabarę. My chcemy Real Madryt. Real Madryt mnie chce. Rozumiecie to? To jest cel. To jest ogólnie cel tej kariery. Żeby zostać trenerem Realu Madryt. Więc tak naprawdę powinien tam iść. No w ataku to oni nie mają nikogo. Vini Rodrigo. Bellingham, Giler, Musiala. Kurde, środka poje też nie mają w ogóle. Ten Real ma piłkarzy, bo dla mnie nie mają.
Może mam wypożyczonych, ale to naprawdę nie wygląda źle. To by było naprawdę pójść takiego Realu Madryt, tylko przebudować. Moim zdaniem super opcja. To tyle w tym odcinku. Bardzo wam dziękuję. No i dajcie znać.